Oglądacie Electronic Beats, a z nami Future Folk. Łączycie ze sobą dwa style, czyli muzykę elektroniczną oraz folk. Kto wpadł na ten genialny pomysł? To jest najfajniejsze, że jak się spotykają ludzie z różnych środowisk, to nie należy kombinować, co będziemy grać, tylko gramy to, co do tej pory graliśmy, czyli chłopcy folk, a ja Electronic Beats. Jak to jest życie artysty, że tak powiem, po godzinach, no? My jesteśmy jedynym zespołem, który sam jeździ samochodem. Nie mamy swojego kierowcy. Brzydzimy się alkoholu, to jest raz. Odkąd jeździmy konno, no to nie możemy pić. Kto wam pomagał tworzyć muzykę? Kto was inspirował? Tak naprawdę to wszystko robimy sami i wydaje mi się, że na tyle jest oryginalna, bo to wszystko wychodzi z nas. Tak naprawdę ta góralszczyzna, no my z Szymkiem akurat jesteśmy rodowici górale. Czarne podniebienia nie będziemy teraz pokazywać. Oryginalne papiery. No Mat tutaj Kraków, stosunkowo niedaleko z miasta. Stosunkowo niedaleko, dziś jeszcze się mieszka w Warszawie. Od niego ta elektronika. Podaliśmy tak, ja to mówię, na innej tacy zupełnie. Znamy słynne zespoły takie jak Trebunie Tutki, które mieszały muzykę z reggae, z góralszczyzną i tworzył muzykę jazzową. Mój tata mieszał góralską z jazzem, to jest raz. No i teraz jest zespół Future Folk, który gra muzykę elektroniczną, taneczną. Jak, co jest tam jeszcze dostać? Dobra muzyka. Dobra, mocna muzyka. I albo nas kochają, albo nas znienawidzą. W ogóle jesteście też, mi się wydaje, jakimiś prekursorami muzyki elektronicznej, przez co kultywujecie polską kulturę, bo to jest jakieś przełamanie tego schematu. Daje właśnie ludziom potem reakcje imprezowe, takie jak skakanie przez ciupagę na przykład, no. No bardzo dobrze, no nasza muzyka jest rzeczywiście mocna. Ja nie wyobrażam sobie, że miałem przy naszej muzyce mógł stać na scenie jak kołek i nie robić nic. No muszę skakać czasem, to rzeczywiście wygląda jak małpa. Przyjdziecie na koncert i zobaczycie, co się dzieje na koncercie. My tą energię zbieramy na koncert dla naszych fanów, dla ludzi, którzy nas pewnie będą słyszeli pierwszy raz. Mamy nadzieję, że ich złapiemy za serca i zatańczą i zaśpiewają razem z nami. We dwójkę jesteście góralami. O, no ty nie, no jak to akceptacja w rodzinie? Było jakieś pasowanie na górala? Coś w tym stylu? Pasowanie, zaczynamy w czwartek i kończymy kurczę, w niedzielę, więc te pasowanie mamy przełożone od kilku lat. No, można się wykończyć przez te pasowania. To ciężka robota. Wszystkim się wydaje tak, że my jesteśmy tacy wyluzowani, hajpujemy cały czas, w ogóle wielki fan, ale jak my startujemy w czwartek, to w niedzielę tam już dychamy kroplówki i wiesz. Powiedz Macie, bo ty się wychowałeś na jakby trochę innych klimatach, produkujesz muzykę elektroniczną. Co jakby, jak dorastałeś w swojej edukacji muzycznej, inspirowało cię, wydawałeś? UK, zawsze się wychowałem, trochę pomieszkiwałem UK Garage, Two Step, Speed Garage, wszystkie takie brytyjskie, synkopowane odmiany muzyki. I w takich latach 90. to ja byłem taki razem z DJ-em Michael Fiverem takim odłamem polskim Two Stepem. Nazwaliśmy to KRK Step, to była taka polska muzyka Two Stepowa w latach 90., nie? No i generalnie od tego się wszystko, znaczy wcześniej też były tematy, bo ja miałem taki zespół Dynamite, to jest taki crossover, Doggy Dog, Biohazard, Propane, jeździliśmy z takimi artystami i to było tak naprawdę to, co się zaczęło, czyli taki power hardkorowy, nie? Potem była ta muzyka elektroniczna, Two Step, Garage House, te wszystkie breakbeat, jungle, nie? Historie. No a teraz już na tyle wyewoluowała moja twórczość, że zaczęliśmy tworzyć folk. Do folku. I czerpię tego, co jest najfajniejsze z naszej kultury, z polskiej. Moim zdaniem skakanie po stylach świadczy o rozwoju. Górale się nie boją skakać po stylach. A naszą inspiracją do tego, co robimy, było miejsce, z którego pochodzimy, czyli nasze piękne Zakopane, nasze rodziny. Inspirują nas nasze piękne Tatry, które są za nami, po których często chodzicie? Chodzimy, ale ja akurat w zimie wolę, jak w lecie. Szymek jeździ przynajmniej 7 razy w tygodniu w górach. Także nas to miejsce ukształtowało i z tego miejsca czerpiemy najwięcej. Myślę, że tu jeszcze jest tyle rzeczy do czerpania, że na pewno tego nie braknie. Tanecznym bitem program doładowuje T-Mobile Electronic Beats. Oglądałeś T-Mobile Electronic Beats.